Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym filmowym programie. Powolutku koniec lutego, choć jeszcze w lutym się spotkamy, ale nie spotkamy się już przez dłuższy czas z naszym gościem, dr Sylwia Frach. Dzień dobry, pani Dzień doktor. Dobry. Witam serdecznie. Z żalem będziemy się rozstawać, aczkolwiek będziemy się widzieć. Nieco inaczej, jeszcze jak to nie zdradzamy i nie mówimy. Niemniej jednak to nasze ostatnie spotkanie i zastanawiam się, czy ten film, o którym dzisiaj będziemy opowiadać, to będzie takie delektowanie się tym przed tą naszą dłuższą rozłąką i pani powie, dobrze, że jak w tym programie o tym powiedzieliśmy tak i tak, to później poszłam do kina, wszystko się sprawdziło i mogę odbywać się swoją dalszą część filmowej podróży w nieco innym miejscu, w nieco innej stylistyce, czego innego będzie dotyczyć, ale że ten film zaspokoi naszą nie tylko ciekawość na dłuższy czas. No to tak nawiązując do twórczości Franka Herberta, kroniki zostały uruchomione, proszę pani, bowiem przed nami druga część długo wyczekiwanego przez nas, nie ukrywamy tego, prawda, bo w końcu to był nasz bardzo wysoko rankingowy film przed dwoma laty, czyli Duna część druga, doczekaliśmy się. Doczekaliśmy się i ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, bo to jest ten film, o którym bardzo chciałam porozmawiać po raz drugi. Kontynuując naszą tradycję, tak, kroniki zostały uruchomione w oczekiwaniu właśnie na drugą część adaptacji powieści Franka Herberta. Czekamy z niecierpliwością i mamy nadzieję, ja osobiście mam taką nadzieję, że ta druga część sprosta oczekiwaniom publiczności i mam nadzieję, że film przyniesie rzeczywiście nam równie epickie przeżycia, co poprzednia część. Proszę pani, tak naprawdę to powinniśmy rozmawiać o didaskaliach niż o samym filmie, bowiem mam wrażenie, że przez te dwa lata, o których gdzieś tutaj już wspomnieliśmy, producenci nie dali nam zapomnieć, prawda? Co chwilę podnosząc ciśnienie, a to z tym, co na planie, to z życia aktorów, to terminu premiery, to też, prawda? Tak. Z marca nagle się zmieniło to na luty. No a internauci cały czas debatują, prawda? Na temat tego, co się dzieje. Tak, i myślę, że jest to zupełnie naturalne. Dyskusje wśród fanów są intensywne, zwłaszcza kiedy chodzi właśnie o tak długo wyczekiwaną produkcję. Kulisy planu filmowego, o których pan wspomniał, czy też przesuwanie daty premiery, to często równie fascynujące aspekty, które utrzymują ciekawość, podsycają, dyskusję wokół filmu. I mam nadzieję, że rzeczywiście ten efekt ostateczny będzie satysfakcjonujący dla wszystkich fanów, zwłaszcza oryginalnej powieści Herberta. I wiemy również, że czasem zdarza się tak, że produkcje, które są tak długo wyczekiwane, one wzbudzają, mogą wprowadzać pewne napięcia czy budzić emocje, ale mam nadzieję i wciąż mam taką nadzieję, że wartość artystyczna tego filmu będzie równie imponująca jak oczekiwania publiczności. No właśnie, bo czy chciałoby się od razu zapytać, jak pani dokładnie teraz powiedziała, czy ta dalsza historia Pola Atreydy będzie nas tak fascynować, bo ja nie ukrywam, po prostu byłem zafascynowany tym zobrazowaniem tej książki w tej pierwszej części. Trudne zatem zadanie przed tą częścią drugą. Czy reżyser no po prostu da radę, chciałoby się zapytać, bo chciałbym uniknąć takiego syndromu kilku innych sag, już nie chcę ich wymieniać, które były, że ta dwójka, żeby nam się nie zmieniła w takie kino akcji, prawda? Muszę powiedzieć i przypomnieć, że umowy produkcyjne zostały zabezpieczone tylko i wyłącznie w przypadku pierwszej części. Zostało jasno powiedziane, że pierwsza część musi odnieść sukces, aby otrzymać zielone światło. I tak się właśnie stało po tym sukcesie, ogromnym sukcesie, zarówno krytycznym, jak i komercyjnym. W październiku 2021 roku Warner Bros. I Legendary Entertainment dały zielone światło dla produkcji tego filmu. I ja mam nadzieję, że pomimo
zwiastunów, które są taką kumulacją najbardziej podniosłych, wzniosłych scen z filmu, że ten film jednak nie będzie takim czystym kinem akcji, ale że wciąż będzie komunikował te ważne problemy i tematy, które pojawiają się w jakże bogatej prozie Herberta. No właśnie, bo to nawiązanie literackie, gdybyśmy na to zwrócili uwagę, no film nie jest w stanie tego przenieść tak jak książka, dlatego tutaj mówimy o tym, w którą stronę to może pójść. No a no umówmy się, no amerykańscy producenci robią to dla pieniędzy i też zdajemy sobie też z tego sprawę, tak jak pani powiedziała, no warunek będzie kasa, robimy dalej. Nie ma kasy, nie robimy, a Herbert trudnym jest. Jest bardzo trudnym. No to dobrze, no to teraz będzie coś trudnego dla Państwa, czyli będzie pytanie konkursowe, no a że mamy do czynienia z ulubionym filmem naszego gościa, to jestem ciekaw, czy będzie to naprawdę coś bardzo trudnego. Pytanie nie będzie trudne, zapewniam. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Jaka decydująca rola przypada postaci Pola Atrydy w drugiej części Duny? Z pozoru łatwe, tak naprawdę trudne. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Dwie pierwsze uhonorujemy upominkami od sieci kin Helios. Czekamy, drodzy Państwo, a na koniec oczywiście trochę poplotkujemy, pospoilerujemy, jak to mówią ładnie. Ale nie za dużo. Nie za dużo. Jakie wątki, no bo jak mówimy o Herbercie i o całej tej sadze, to można byłoby tam umieszczać. Zresztą no, też po to powstał serial, żeby pokazać przed laty telewizyjne, prawda? Wiele wątków Duny. Co ciekawego może nas czekać w fabule tego filmu? Bo nas korci, no, trailer chcielibyśmy, żeby był dwa razy dłuższy, mimo że jest ponad 3-minutowy. Tak, a ja ujmę to bardzo krótko w jednym zdaniu. Duna 2 przedstawia dalsze losy Pola Atrydy, który jednoczy się z ludem Fremenów, lud zamieszkujący pustynne obszary Arrakis i wspólnie planują wypowiedzieć wojnę domowi Harkonnen. I tutaj zatrzymam się, nie chcę spoilerować, ale muszę podkreślić, że cudowna obsada, którą znamy z części pierwszej, pojawiła się, czyli w roli głównej Timothée Chalamet, cudowna, uwielbiana przeze mnie Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, niezwykle przeobrażony w pierwszej części, Zendaya, Charlotte Rampling, czy chociażby Javier Bardem. Ale do tego castingu dołączyły gwiazdy, które odnoszą ogromne sukcesy właśnie w ostatnim czasie, chociażby Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken i Lea Seydoux. Także casting jest genialny. No, tak, właśnie nie mam czemu dziwić, że każdy chciał tam mieć swoją minutkę. Oczywiście. I muzyka w wykonaniu ponownie Hansa Zimmera, więc prawdopodobnie znowu będę miała ten dylemat, czy bardziej oglądać, czy słuchać. No, będzie parę godzin w kinie, bo film do krótkich nie należy, żeby Państwo wiedzieli też, prawda? Ale czekamy ze zniecierpliwieniem na pewno na premierę drugiej Duny. Stanie się to już niebawem. No, a my będziemy czekać, powiem Państwu już teraz, no, kolejne miesiące na spotkanie z naszym gościem, dr Sylwią Frach. Powodzenia życzę tam, gdzie Panią te filmowe kroki zaniosą. Tutaj nie zdradzimy, ale obiecujemy Państwu, że tę zagadkę również zdradzimy w czasie na Opole, gdzie nasz gość na jaką filmową wyprawę się udaje. Wszystkiego dobrego, pani doktor. Dziękuję bardzo.